Powrót do świata marzeń na finał zabawy modą będzie łatwizną, prawda? Po prostu użyjemy portalu jak tego, który nas tu przeniósł. Super łatwizna. Przefruniemy przez kontinuum czasoprzestrzenne. Teoretycznie. Miałam raczej nadzieję, że powiesz tak. Mamy tylko jeden naklejkoportal, a nas jest 7. Jeśli coś pójdzie nie tak i nie wszystkie zdołamy przejść za pierwszym razem... Niektóre z nas mogą na zawsze zostać mieszkankami kosmosu. Nie na zawsze, ale może tymczasowymi mieszkankami? Musi być inny sposób, byśmy wróciły do programu. Przy każdej rundzie wynajdowałyśmy jakieś rozwiązanie. Możemy to powtórzyć. Tak! Tak. Co to za niezwykły meteor? Wygląda prawie jak scena, nie sądzicie? Tak! Super! Wow! Niesamowite! A jeśli nie będziemy myśleć o sposobie na powrót do programu na finał? No, nie wiem, czy należy aż tak łatwo rezygnować z prób powrotu do domu. Nie, nie rezygnujemy z powrotu do domu, ale może zorganizujemy nasz finałowy muzyczny występ? W kosmosie! O tak! Utknąć w kosmosie na czas finału to nie jest problem, to rozwiązanie! I możemy to streamować na żywo! I to nie tylko do studia! Ale do całego świata marzeń! Tak! Dzięki opiece nad dziećmi mam zdolności komunikacji. Mogłabym wykorzystać te umiejętności, żeby przedstawić nasz plan sędziom! Tak, genialnie! A z moim doświadczeniem inżynieryjnym mogę skonstruować nam urządzenie do komunikacji, używając tylko lukrecji i butów! Kosmos do Barbie! Zgłoś się, Barbie! Słyszę cię głośno i wyraźnie, Stacy. To przełom w dziedzinie technologii lukrecjowej. Teraz musimy jakoś dostarczyć jeden koniec sędziom. Jestem całkiem dobrą wrotkarką. Mogę śmignąć przez portal, przekazać sędziom koniec liny i wrócić tutaj z tabletem do transmisji. Gdy moje siostry doskonalą swój warsztat STEM. Drużyno Ekstra, co powiecie na to, byśmy wspólnie dały najlepszy występ muzyczny, jaki kiedykolwiek widział ten świat? Raczej nie ma opcji. Wolimy dać razem z wami najlepszy występ muzyczny, jaki kiedykolwiek widziała cała galaktyka. Widzowie, nie możemy się doczekać, by pokazać wam finał zabawy modą z udziałem drużyny Barbie i drużyny Ekstra. Z tym, że niestety wystąpiły pewne drobne trudności. Drobne trudności? Wszystkie uczestniczki poleciały na orbitę przez naklejkowy portal. To jest dramat! A wiesz co? Masz rację. Serio? Aha! Nasze zawodniczki pokazały, że potrafią znaleźć rozwiązanie każdej dramatycznej sytuacji w tym programie. Jeśli one potrafią, cóż, my też spróbujemy. Mogłybyśmy wyemitować ich występ, ale musiałybyśmy mieć połączenie z kosmosem, a nie mamy. Niestety, chyba trzeba będzie odwołać. Co to jest? Do dzieła! Tak jest! Mam! Trzeba będzie odwołać wszystko, co przed chwilą powiedziałam. Finał będzie transmitowany na żywo z kosmosu! Tablet do transmisji jest! Otwarte łącze komunikacyjne jest! Muzyczny występ! Jest! Przegryzka? Jest! Znaczy, jest może jakaś przegryzka? Cała ta lukrecjowa podróż przez portal sprawiła, że zgłodniałam. Przegryzkę zawsze warto mieć, Chels. A tymczasem... Czołem świecie marzeń! Jesteście gotowi na finał zabawy modą? Teraz w historii koncertujemy wspólnie. Oto my! Drużyna Ekstra i drużyna Barbie! Wszyscy gotowi, bo występu to czas. Gra muzyka i otacza nas. Jesteśmy razem tu! Wow!
Wspieramy siebie, już na dobre i złe to możliwe. Ja wspieram ciebie, ty mnie. Dzisiaj bawimy się! Ta przyjaźń nas uskrzydla, jak słońce grzeje nas. Z odwagą patrzę w przyszłość, to nasza chwila, to nasz czas. Niech ta przyjaźń idzie z nami przez życie. Ta przyjaźń niesie nas jak muzyka. Marzenia niech spełniają się. Śpiewaj, tańcz i żyj jak chcesz. Śmiało nas nikt nie zatrzyma, więc działaj. Nie odkładaj swych marzeń, nie warto. Niech spełniają się. Śpiewaj, tańcz i żyj jak chcesz. Woohoo! Moje gratulacje, drużyno Barbie i drużyno Ekstra. Dałyście nam wręcz nieziemski występ. Wszystkie możecie być z siebie kosmicznie dumne. Ale tylko dwie z was mogą oficjalnie wygrać. Minimalną przewagą zwyciężczyniami tego sezonu programu Zabawa Modą zostaje drużyna Ekstra! Tak! Woohoo! Barbie, nie udałoby się nam to, gdybyśmy nie miały tak niesamowitych rywalek. O, wow! Dziękujemy i wielkie gratulacje za ten odjazdowy intergalaktyczny koncert. A my gratulujemy wam zwycięstwa. Wiem, że co prawda nie wygrałyśmy, ale czuję się wspaniale. To doświadczenie było bardzo odświeżające. I podsunęło mnóstwo pomysłów na następny sezon Barbie i Barbie Show. Jeśli nacieszyłyście się już byciem międzyplanetarnymi supergwiazdami, może wrócimy już do domu? Wciąż czekam na moją przegryzkę. Nasz cel – dom marzeń. Juhu! Jest tu trochę więcej gigantycznych komarów, niż się spodziewałam. Wyobrażałam sobie, że dom marzeń wygląda odrobinę inaczej. Bo to nie jest dom marzeń. Drobna usterka portalu. Nic wielkiego. Ten T-Rex to jest coś wielkiego!